Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego co roku oblicza tzw. Tak Dominikantes i Komunikantes. Dominikantes to jest nic innego jak procent osób uczęszczających na mszę świętą. I są to osoby zobowiązane do tego, czyli które mają chrzest święty, które mają powyżej siódmego roku życia oraz nie mają ograniczeń ruchowych, np. z racji wieku. A znowuż Komunikantes to jest procent osób, które chodzą, a obok tego przystępują do Komunii Świętej. I między decyzjami jest taka, taka cicha konkurencja. A gdzie więcej chodzą, a gdzie więcej przystępują do Komunii Świętej? I tak zastanówmy się, czy to, że ktoś w pełni uczestniczy we Mszy Świętej i chodzi do Komunii Świętej, coś zmienia? Dla wierzących, zmienia i to zdecydowanie. Przypomnijmy sobie fragment mowy eucharystycznej z Ewangelii według Świętego Jana. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, bo ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Co prawda, nazywanie komunią tylko tego konkretnego momentu przyjmowania najświętszych postaci jest dużym uproszczeniem dlatego że cała eucharystia jest komunią, czyli głębokim spotkaniem z Bogiem i tak naprawdę jak przychodzi moment, że nie możemy go przyjąć ustami z jakiegoś powodu, to możemy go usłyszeć w słowie. Co prawda nie będzie to takie namacalne spotkanie, te takie najgłębsze, najbardziej intymne, ale jednak będzie również spotkaniem z Bogiem. Rozważmy teraz różne kwestie dotyczące przyjmowania komunii świętej. Do XIV wieku była ona przyjmowana pod obiema postaciami ciała i krwi pańskiej. Ale zaczęło się to zmieniać z dwóch powodów: przede wszystkim z powodu lęku, aby krew pańska nie została rozlana. A druga sprawa to jest nauka o tak zwanej konkomitacji, czyli współprzenikaniu się ciała i krwi pańskiej. I tak wierzymy, że w ciele pańskim jest zarówno ciało, jak i krew. A znowuż w krwi pańskiej jest również zarówno krew pańska, jak i ciało. Wielokrotnie zadawanym pytaniem jest to, jak często możemy uczestniczyć w Komunii Świętej. Do 1964 roku byliśmy dopuszczani do niej tylko raz w ciągu dnia. Później zaczęło się to zmieniać, bo umożliwiono dwukrotne przyjęcie Komunii Świętej tym, którzy uczestniczyli w nocnej pasterce, jak i również w Wigilii Paschalnej. Później rozszerzono to również o osoby, które były nam Mszy Świętej tak zwanej sobotnio-niedzielnej, czyli z niedzielnego obrzędu, ale w sobotę wieczorem, jak i również tym, którzy uczestniczyli Wielki Czwartek w dwóch Mszach Świętych we Mszy Świętej Krzyżma, jak i również wieczornej Mszy Świętej wieczerze Pańskiej. Dzisiaj możemy przyjąć ją dwukrotnie, ale zawsze z tym zastrzeżeniem, że druga komunia święta może następować w trakcie pełnej Eucharystii. Bardzo ważną kwestią jest sprawa postu. Przez post rozumie się rezygnację z jedzenia i picia. I tak było do 1953 roku. Od północy, aż do momentu przyjęcia Komunii Świętej, ani nic nie jedzono, ani nie pito. I oczywiście później te zasady zaczęły być korygowane. Papież Pius XII ocenił, że wypicie wody nie jest złamaniem postu. Z kolei po 1959 zostaliśmy zobowiązani tylko do 3 godzinnego postu, a znowuż w 1964 Paweł VI skrócił go do jednej godziny. Natomiast w 1973 roku określono, że osoby chore, czyli będące w szpitalach czy w domu po prostu osłabione, mogą przyjąć najświętsze postacie już 15 minut po spożyciu posiłku. Na koniec komunijnych spraw odpowiedzmy na jakże ważne pytanie. Kiedy nie możemy przystępować do Komunii Świętej? Wtedy, kiedy nie mamy stanu łaski uświęcającej. A czym ten stan jest? Jest stanem względnej czystości. Dlaczego względnej? Dlatego, że nigdy nie możemy być pewni, czego posiadamy. Dlatego, że z naszą grzesznością i słabością jest trochę jak z glinianym naczyniem, że łatwo jest do tego doprowadzić, aby ono skruszało, aby pękło. Stan łaski uświęcającej po raz pierwszy otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a potem musimy go nieustannie odnawiać w trakcie spowiedzi świętej i po prostu ciągle o niego walcząc. Słowo klucz – wyczekiwanie. I tak jak oczekujesz ważnego spotkania, cennego prezentu, albo dnia jakiegoś szczególnego to tak czekaj od samego rana na komunię świętą bo podczas niej masz zorganizowaną audiencję z samym Bogiem ba nawet więcej intymne spotkanie możesz go zjeść